Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym to zaprezentuję Wam recenzję oraz test, taki, wiecie, zbliżenia, jak to u mnie fajnie bywa. Jest to podkład z Revlon Color Stay i moim zdaniem jest to podkład, który jest produktem, który można albo kochać, albo nienawidzić. Ja już kiedyś na swoim kanale robiłam tego typu filmik, ale wówczas, powiem Wam szczerze, nie byłam zbytnio zadowolona z jakości tego filmu, ani ze sposobu, w jaki przekazywałam Wam swoją wiedzę i swoją opinię, więc zadecydowałam, że jeszcze raz podejmę próbę tego, aby Wam zaprezentować ten produkt i powiedzieć o swoich wrażeniach oraz pokazać go w zbliżeniach, bo wiem też, że nie wszystkie z Was już miały z nim do czynienia, a być może właśnie szukacie produktu, który ma być trwały i który ma być nie do zdarcia i który ma być super kryjący. I pewnie w internecie znalazłyście opinię właśnie o tym, że to może być tego typu produkt, więc sprawdzimy, czy rzeczywiście jest on wart swojej uwagi i czy jest kultowym kosmetykiem, czy też może niekoniecznie. Więc przechodzimy do rzeczy. Podkład Revlon Color Stay przychodzi do nas w szklanym opakowaniu i jest to opakowanie dość solidne, co jest oczywiście ogromnym plusem. Kolejna rzecz tego produktu to fakt, że nie posiada on pompki w takim oryginalnie zakupionym zestawie. Gdzieś na internecie, być może na Allegro, można chyba kupić sobie taką pompeczkę do tego typu produktów, ale sama tego nie widziałam, więc tutaj nie potwierdzam Wam tej informacji. Jest to tylko i wyłącznie zasłyszane. Jeżeli natomiast chodzi o to, czy jest to plus, czy minus, w mojej opinii jest to i plus, i minus. Jeżeli chodzi o wszystkie produkty, które mają tego typu buteleczki bez atomizerów, ja to tak będę nazywała, bez tej pompki, to one mają plus taki, że można je wygrzebać do samego końca, ponieważ możecie tam później wkładać pędzelek i nim po prostu wyciągać sobie produkt na dłoń czy od razu na twarz i po prostu produkt Wam się nie marnuje, nie musicie wyrzucać opakowania, gdzie znajduje się tam jeszcze dość sporo produktu. Natomiast minus jest taki, że oczywiście możecie nałożyć sobie go za dużo i potem babranie się z tym, żeby go włożyć z powrotem, no może być to kłopotliwe, ale ja myślę, że rozwiązaniem tutaj takim wypośrodkowującym plus między minusem jest to, aby właśnie od samego początku produkt ten nabierać sobie po prostu jakimś pędzelkiem, który sobie specjalnie do tego przeznaczycie, który po prostu wejdzie do tej buteleczki i bezpośrednio możecie sobie nałożyć albo tym pędzelkiem na wierzch dłoni, albo po prostu od razu na buzię. Także jest to rozwiązanie i obejście tego czegoś, co mogłoby być problemem. Jeżeli zaś chodzi o konsystencję, która jest następną rzeczą. Konsystencja jest dość zbita, nie jest ten produkt zdecydowanie produktem lejącym, nie jest to zdecydowanie produkt ciężki i na pewno zasługuje to na pierwsze takie dobre wrażenie, jeżeli chodzi o ten produkt. Z tym, że tutaj kwestia kolejna, że to już każdy musi zdecydować, jak to później się prezentuje u kogo na cerze. Ja akurat mam podkład, który zakupiłam do cery suchej i normalnej. Revlon prezentuje nam również produkt, który jest również taki sam, tyle że jest on po prostu dla cery mieszanej i tłustej. Kolorystycznie nieco troszeczkę inaczej się prezentuje, nawet ten sam kolor numerowo, jeżeli chodzi o wykończenie właśnie dla skóry suchej i normalnej i cery tłustej i wrażliwej, więc tutaj nie wiem, jak to jest możliwe, ale taki jest fakt. Jeżeli chodzi o kolor, który posiadam, jest to kolor 180 i jest to kolor Sand Beige. Powiem Wam szczerze, na tym, co widzicie na kamerze, bo musicie wziąć pod uwagę to, że kamera troszeczkę przekłamuje kolory i nawet najlepszy sprzęt i najlepszy montaż zdecydowanie nie mają na to wpływu, więc tutaj troszeczkę może ten kolor być przekłamany i jeżeli chodzi o to, co widzicie na mojej dłoni, to zdecydowanie jest to kolor, który wpada w żółte tony i powiedziałabym, że jest on dla osób, które na pewno nie są całkiem blade, ale też nie są takie całkowicie opalone. Coś ten deseń jak ja, czyli taka, bym powiedziała, śniada cera. Jeżeli chodzi natomiast o to, jak on się prezentuje na żywo, to zobaczycie za chwileczkę, że jeżeli chodzi o akurat mój typ urody, moją cerę, mój kolor, to on jest troszeczkę zbyt mało żółty i niestety, ale odcina mi się twarz od szyi, co nie jest dobre, ale oczywiście da się to uratować później, wykańczając makijaż bronzerem, rozświetlaczem i pudrem, więc nie ma tragedii. Jeżeli teraz chodzi o już takie konkrety związane z nakładaniem tego podkładu, to ja zdecydowałam się, że nałożę go na dwa sposoby po to, aby Wam pokazać, jak można nim zbudować krycie i żebyście mogły same zdecydować, jaka metoda dla Was będzie lepsza. Ja jestem posiadaczką cery tak naprawdę mieszanej i po prostu myślę, że jest to taki typ cery, do którego zdecydowanie większość z Was również by się przyznała. Jeżeli chodzi o nakładanie, to ja wybrałam tutaj pędzelek z Nancy Buff Base, który jest pędzelkiem do nakładania właśnie bazy, podkładu oraz oczywiście formę Beauty Blender, która jest
dla mnie najbardziej rewelacyjnym rozwiązaniem i najbardziej takim, myślę, najbardziej wygodnym i komfortowym też dla cery, no i jeżeli chodzi o prędkość nakładania. Teraz jak widzicie, moja cera jest w dość dobrym stanie, mam jakieś takie mini niedoskonałości, dlatego też ja normalnie, jak wiecie, nałożyłabym jedną pompkę, ale oczywiście na potrzeby filmu, abyście mogły zobaczyć, jak się buduje krycie tym podkładem, nałożę dwie i jedną część twarzy nałożę beauty blenderem, a drugą część twarzy nałożę pędzlem. Jeżeli chodzi o beauty blender, to jak wiecie, no nie ma tutaj wielkiej filozofii, po prostu nakładamy sobie podkład w sposób swój ulubiony, więc albo nakładacie go jakimś pędzelkiem na twarz, albo tak jak ja, takimi byle jakimi kropkami i po prostu to później wklepujecie. No ja też tak robię, nie jest to nic odkrywczego. To jak to wygląda w zbliżeniach, to teraz macie okazję widzieć. Zdecydowanie nie widać tego podkładu na twarzy, jest on bardzo lekki, komfortowy, i nie jest to efekt maski, broń Boże. I teraz przejdę do nałożenia kolejnej warstwy po to, abyście mogły widzieć, jak ten podkład się prezentuje przy drugiej warstwie, dlatego że producent obiecuje, że ten podkład ma nie dawać nam efektu maski, ma być o lekkim wykończeniu, ma być takim zwanym weightless, czyli taki po prostu lekkie wykończenie i ma się utrzymywać 24 godziny, więc jestem sama ciekawa, jak on będzie wyglądał przy drugiej warstwie, więc nakładamy go i ponownie wklepuję go gąbeczką i wygląda to w ten sposób, jest już zdecydowanie bardziej większe krycie, natomiast nadal bym powiedziała, że nie jest to coś rażącego, nie jest to na pewno maska taka nieskazitelna, photoshopowa. No i teraz na drugą część twarzy nałożę ten sam produkt, ale nałożę go pędzelkiem i zobaczymy sobie, jak się ma właśnie nakładanie metodą pędzelka do nakładania metodą beauty blender. I tutaj już pierwsza rzecz, którą ja widzę i która mi osobiście nie odpowiada, to fakt, że niestety metoda właśnie nakładania poprzez pędzelek pozostawia na naszej twarzy odrobinkę smug. I tutaj rozwiązanie jest takie, że można sobie później odrobinkę, oczywiście dłonią, ciepła dłoń czyni cuda, jak ja to zawsze mówię, wklepać sobie po prostu ten produkt i zdecydowanie tych smug się pozbywamy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ten produkt po drugiej warstwie, to nakładamy kolejną i prezentuje się to właśnie w taki sposób. To znaczy, powiedziałabym, że buzia wygląda na troszeczkę bardziej świecącą się i podkład wygląda na mniej wprowadzony i mniej wstemplowany w naszą twarz, co może nieść za sobą ryzyko tego, że będzie się mazał w ciągu dnia. Więc ja tutaj pozwolę sobie doklepać tą resztę beauty blenderem, ponieważ ja nie chcę utrwalać takiego efektu, dlatego że właśnie taki efekt, jeżeli pozostawimy, może powodować właśnie u nas później to, że na twarzy będziemy mieć przysłowiowe ciacho i produkt nie będzie się trzymał dobrze cały dzień, a przecież o to nam chodzi. Tej konkurencji nakładania produktu na twarz różnymi dwoma sposobami zdecydowanie u mnie zawsze wygrywa beauty blender, dlatego że daje bardziej naturalne wykończenie i zdecydowanie bardziej ten produkt jest zawsze wprasowany w twarz, co zawsze jest na plus. I jak możecie widzieć, wygląda to całkiem przyzwoicie, twarz jest zmatowiona, a jednocześnie nie wygląda ciężko. No i tutaj też już widzicie wykończony makijaż twarzy. Zdecydowanie pozbyłam się tego odcięcia, które miałam, jeżeli chodzi o kolorystykę, niedostosowanego tak w 100% podkładu. No i tak wygląda właśnie skończony makijaż, tak jak właśnie mam go od początku filmu. Podsumowując, robiąc wszystkie te kroki w taki sposób, jak ja zrobiłam, i jest to moje drugie podejście do podkładu Revlon Colorstay, to mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, jak on się prezentuje na twarzy, ale tutaj powiedziałabym, że dwie warstwy to już zdecydowanie nie jest coś na co dzień. Nie wiem, jak to mam powiedzieć. Ogólnie chodzi o to, że po prostu na co dzień jakoś źle bym się czuła, mając na sobie taką ilość, nazwijmy to, tapety. Bardziej wolałabym jednak jedną pompkę i żeby to wyglądało bardziej naturalnie, bardziej tak czuję się też wtedy bardziej swobodnie, bo jednak to, ile mamy na twarzy, robi swoje. Więc tak to się by prezentowało w mojej opinii, jeżeli chodzi o test i recenzję. Powiem Wam szczerze, wiele osób, które go używało, które zdecydowało się go zakupić razem ze mną, to są bardzo zadowolone z tego podkładu, jest on ich takim numerem jeden. Więc tutaj mówię, albo go można kochać, albo nienawidzić. Ja jestem po środku, ja na co dzień bym go nie używała, bo po pierwsze akurat ten kolor, który ja mam, nie jest dla mnie w 100% dostosowany. Nie jest to do końca takie wykończenie, jakiego ja oczekuję, czyli takie całkowicie niewidoczne na twarzy. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam chciałam powiedzieć, to to, że w mojej opinii podkład ten zdecydowanie nie zastyga na twarzy, dlatego że dopóki go nie utrwalimy pudrem, to on się jeszcze przemieszcza, więc warto go porządnie stemplować i później dopiero przypudrować. Koniecznie dajcie znać, czy miałyście do czynienia z tym produktem, czy też może właśnie się nad nim zastanawiałyście i dajcie znać, czy przydała Wam się moje recenzje, opinie, testowanie. Dajcie też znać, czy filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam Was do kliknięcia kciuka w górę, będzie mi bardzo miło.
a my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie i ślę wam moc pozytywnej energii, jak zawsze. Pa!